Z nami Krzysztof Piłat, zawodnik Helvetii Chełmno. Po zwycięskim meczu z PM Bartu 6-2, autor jednej z bramek. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Dzisiejsze spotkanie oceniam, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Graliśmy w takim składzie, jakim graliśmy. Znaczy ja jestem, gram w trzeciej czwórce, a dzisiaj praktycznie grałem w pierwszej czwórce. Wszyscy zawodnicy są gotowi do nas do gry, z tym, że każdy będzie dzisiaj usprawiedliwiony. Albo jeszcze mecze, albo kontuzja, albo ktoś po prostu miał, na przykład jeden miał urodziny, nie, coś takiego, nie, ale praktycznie wszyscy będą grali. Wojtek Ernest, dzisiaj autor jednej bramek. Jednak chyba do takiego błysku optymalnego troszeczkę mu jeszcze brakuje. No miejmy nadzieję, że dojdzie do tego, co gra w tamtym roku i będzie dobrze. Po co grać ogólnie w Starej Zdrowia? Brakuje wam w sumie tylko złota. No, gramy o to złoto, ale piłka jest okrągła, bramki są, tak jak nieraz widzimy, na poziomie Ligi Mistrzów, nawet niby drużyna dobra, przygotowana, także tutaj gramy o trofeum, ale piłka jest okrągła. Czy jakieś nazwiska jeszcze tutaj niespodziewane będziecie dopisywać, czy tym składem, który macie, nie są stałe? Podejrzewam, że ten skład, który mamy, powinien wystarczyć, żeby cel osiągnąć. Kiedyś w waszym zespole grał Bartek Czerwiński. Czy jest też to możliwe w tego rozgrywka? No nie, już jestem porozmawiał z panem Koseckim. Chciałem tego, ale pan Kosecki się po prostu nie zgodził, że zawodnicy tutaj nie będą grali i chyba nie. Okej, to dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.